3, 4. No, i o to chodzi, nie? Dokładnie. Tak leci. Zaraz to wyląduję, trochę... daj mi 5 minut. Podwójna moc trochę to jest. Co nie? Moi drodzy, zaraz wracamy do gry, ale najpierw Logitech G. Profesjonalne sławki dla graczy Logitech Pro X. Do tego klawiatura Logitech Pro X oraz myszka Logitech Pro Wireless. To właśnie na tym sprzęcie gram, ale wróćmy do gry. Dobra, bo dobra, poczekaj. Byśmy się tak nie utrzymali. No nie, no nie mogę wystrzelić, bo nie wiem. Nie, tylko nie do wody! Ale sobie wystrzeliłem. To teraz Paweł ma szczęście do jeziora. No. Tak. Twój pojazd, Voltic Rotter... No, tak jakoś wyszło. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, jest Bert Bert. Dzień dobry, jesteś Pany Tylce. I dzisiaj, moi drodzy, robimy Batman, Dmucha, Voltic Rocket. Problem, niestety, Paweł, niestety Batmana, z Batmanem się nie dało. Batmany są zbyt ciężkie, żeby się ale nawzajem. Ale patrzcie na to. No. Czekaj. A doładuj się. Poczekaj. No właśnie, wiesz co, ciężko mi się było doładować teraz, bo on tak w górę wirował, wiesz? Znaczy nie w górę, tylko w, tak w bok. Dobra. No. Ogólnie tutaj jest sprawa taka, że znowu musimy uważać na zbiorniki wodne. Tak, no bo jest... te zbiorniki ogólnie to jest lipa. Utopiłem się wcześniej. Czekaj, tutaj jest dobrze, dawaj, no w górę, nie? Tutaj, w tą górę jakąś, nie, tutaj. Patrz, może tutaj. Może byśmy pojechali trochę od tej wody z tobą. Co? Nie, ale to zobacz, możemy się strzelić tutaj, tędy. Gdzie, którędy? Patrz, tutaj ziomek, patrz, tutaj, tu. Pocałował. Co? Jak ci dam pocałował? Pocałował smoka. No, dobra, tutaj patrz, tu. Tylko na 3-4 i wtedy ja na ryter strzelam. Mhm. Poczekaj, dobra. Ja. No. Dobra, 3, 4. Czekaj. Ry. No Boże, no, no nie. Tylko nie, nie basen. No prawie się utopimy, stare, nie? To już było ry, bo tylko ja... że my się nie ale... utrzymamy. No tak nie, tak. Ale chodzi o to, że ty powiedziałeś ry i wiesz, że to strasznie za szybko odpowiedziałeś. Dobra, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, ja będę odliczał. Bo ty od razu wiesz tak ry i to jeszcze nie powiedziałeś. No, dobra, uwaga. 3, 4. Dobra, nie no. Pykło. No mówię ci, Paweł, że to najpierw ja muszę cię dmuchnąć. No dobrze, zaraz po tym ty musisz się dopalić, bo inaczej to jest właśnie. Dobrze, taki to ja się impact, będę dopalał, a ty będziesz mnie dmuchał. Dobrze. Takie... Wiesz o co chodzi, nie? Wiem, wiem, spoko, dobra, okej, podejście numer 2566. Dobrze. Tak, uwaga. No. 3, 4. Poczekaj. Teraz odpal się, odpal się. Pięknie! Odpal się. Tylko nie w stronę wody. Nie, spokojnie, prosto w górę. Tylko szkoda, że mogę się doładować drugi raz. W teatrze. Jak w teatrze? Nie, za teatrem i to daleko za teatrem. Chłopie. Ops! Prawie na drzewie wylądowałem. Paweł, dobra. Pod drzewo. Czekajcie, co my tu mamy. Dobre. To na takie bieszczadzkie stąty chyba, co? Co mi się wydaje? Kłopot z życiem. Chyba, że spróbujemy pojechać do miasta. Gdzieś ty poleciał? W mieście już byliśmy. Ale nie, że gdzieś na budynek się wbić, nie? To może być możliwe. To będzie możliwe, bo teraz wiesz... A to czekaj, to cię dmuchnę do miasta, poczekaj. Dmuchnij mnie do miasta, poczekaj. Tylko wiesz co, może... może tędy tu. Czemu powtarzasz wszystko, co mówię, panie Pawle? Słyszałeś to? Co? Nie, nic nie, nie powtarzam. Dobra, nieważne. Ci nie jest woda? Ci? Nie, ale spokojnie, ominiesz wodę. No nie w tamtą stronę, bo... No właśnie, ale... Woda będzie. Nie, na szczęście drzewo mnie zatrzymało. O, całe mówię, szczęście. Nie w tamtą stronę, no nie w tamtą stronę. To no, ale nie moja wina. Totalnie nie moja wina, stary. Dobra, chodź, pojedziemy już może tak samochodem, na kółkach, prosto. Samochodem na kółkach. Jasne. Okej. Okay. Prawie się wyrąbałem. No właśnie tak. Masakracja, dobra, nie? Cię dmuchnie, nie? Bo... O. Nie, nic mi nie dmuchaj, ogólnie tutaj, chodź, do miasta, chodź tu. Chodź tu. Boże, jak tam to się wywraca? Z czego ono jest zrobione? Co się dzieje? Pomocy! Nie, co? Nie, Boże, Bert, normalnie masakracja jakaś z tobą. Do basenu wybrać.
Pyk, no, proszę bardzo, prosto do miasta. Ale kto powiedział, żeby kurde w tym mieście co druga osoba, jestem na dachu. Ma taki ten, miała basen, no. Problem, bo jestem na dachu, wiesz, teraz i ogólnie, tak czekaj. Spróbuję się stąd wydostać. Zobaczymy, czy się uda. Gdzie jesteś? Już, spokojnie. W jakim dachu ty jesteś? I na drugi. Boże, z jednego dachu na drugi dach. No, Pato, tak. Pomogę ci, zobacz. O nie. Co? Jak pomożesz mi? Dobra, nie ma. Czekaj, tu się nie da w ogóle wjechać, nie? Chwila. O nie. Spokojnie, zaraz to zrobię. Dobra, pomóż ci. Nie, jest dobrze. I na trzeci dach, tak? Gdzie ty jesteś? Nie, tam jest basen. No nie gadaj, że do basenu! Dobra, o Boże. Myślałem, że basen. Tam się, wiesz, tam gdzie się sumo robi, nie? Sumo dwójka, no, chyba, czy trójka. Tam jest basen na środku. Tam na środku jest basen w środku. Dobra, poczekaj, Na chwilę do diamencika, może tam coś jest ciekawego. Co? Do diamencika jedźmy na chwilę. W diamenciku coś jest, mówisz? No może tu coś znajdziemy, tu nigdy nic już w no bo to jest płaski teren, ziom. No i właśnie o to chodzi, że jest płaski teren, więc poczekaj, można chodź tu, wiesz co, na budynek, poczekaj. Patrz. Mądre. Patrz, tu. Dawaj, trochę niżej tylko. O. No, pomysł, ci tam wrzucę. O, jeszcze niżej. Ło, chłopie! Jak się odbił od tego? Stary, gdzie ja wylądowałem? Na diamenciku prosto. No prosto na diamenciku wylądowałem. Czekaj, dołączę do ciebie. Dobrze, dołącz do mnie, jeżeli dasz radę. Tu jest basen! Ej, to czekaj, to ja tam spróbuję wbić, a potem ten, a potem... Co potem? Spróbuję tamten wydmuchać. Dobrze, spróbuj wbić, a później wydmuchać. Jak normalnie nos w chusteczkę. W ogóle nie jest możliwość wydmuchania się. Spokojnie, poczekaj. Dobra, jednak się sam wydmucham. Chwila. Nie, to się nie uda chyba. Uda się, patrz. Dobra, nie, jednak nie. Uda się. Tak się, Paweł, uda. Nie uda się. Jak to zrobię tak pod tym kątem, to nie powinienem być dał radę, o. Powinienem być dał radę. Kurczę, co? Poprawna polszczyzna, nie? Powinien być dał radę. Nie, słuchajcie, jest bardzo późna godzina dzisiaj już. Jesteśmy bardzo zmęczeni po prostu. Powinien udać radę, no. Tak, także zobacz, będziemy... Teraz się uda. Także jak będziemy mówili po prostu po młodzieńsku, to znaczy, że nie, że zamieniamy się w młodzieńki, tylko po prostu kwestia jest taka, że no, zmieniają się młodzieńki. No. Powinien być dał radę. Dobra, poczekaj, dawaj to tutaj jeszcze raz, dawaj. Dobra. No dawaj, spokojnie. Dobra, 3, 4. Co to było? Jaka strzała? Gwoździa przybiłem w ziemię, wiesz? Taka sytuacja. Dobra, okej, poczekaj jeszcze raz. Ej, ty mnie dmuchnij. Ja ci dmuchnąć? Na diamencik, no. Dobrze, poczekaj, spróbujemy zobaczyć, czy się uda. Czekaj, bo zabrakło. Okej, nie ruszył nawet. Pierdłeś, a ten... Coś nie pykło, nie? Kurde, palmy. Chodź nie, tylko nie tam. O. Jak nie tam? Gdzie? Co? Jak? Nie, bo prawie wpadłem tam znowu na ten tor konny. Tak? No. Ojej. Ciężko stamtąd wyjechać. Poczekaj, ląduję. Gdzie jesteś? Tutaj. Chodź tutaj, pojedziemy, patrz. Do miasta się wbijemy. Nie. Czemu się policja goni? Nie, mnie policja nie goni. Ciebie goni chyba. No co znowu, no? Chodź, patrz. Machniemy się tutaj. Nie widzi mnie, poczekaj, nie widzi mnie chyba. Czekaj, tu się nie da wjechać, o Boże. Musimy kawałek dalej gdzieś podjechać. O nie, to jest wszystko ogrodzone. Kendler! Masakracja. Dobra, tu w prawo. Tu w prawo, o, zobacz, i tutaj na budynek. O, to jest ta miejscówka wcześniej, a teraz mamy powera jeszcze większego. Tak, teraz mamy większego powera, dokładnie. Poczekaj, tylko muszę się nastawić dobrze. O, tak będzie dobrze chyba, tylko powiedz mi kiedy. Uwaga, 3, 4. Okej, trochę zmaściłem. Nie, gdzie ja jestem? Poczekaj, spokojnie. Ja jestem na dachu ogólnie rzecz biorąc. Udało się pięknie. Wyjechać? Ja? Ja dam radę bez problemu. Oczywiście, że tak. Czekaj, tam był chyba basen, to nie. Jasne! Ops! Gdzie ty jesteś? No tutaj. Wracaj się, gdzie jedziesz? O, chodź tu. Gdzie? Co? Jak?
Ale będzie dziura, zobacz. Mówisz, że będzie dziura? Tu będzie dziura. Czekaj, o tak. Mówisz, przez tą dziurę mam, chcesz mnie puścić? No, spróbuję. Poczekaj, najpierw. Mam nadzieję, że nie zahaczysz tą drabinkę. Poczekaj, najpierw się ustawię odpowiednio, o. Powiedz kiedy? 3, 4. Zahaczyłem w tą drabinkę. Czy ty to widziałeś? Dokładnie to, w co miałem nie zahaczyć. Masakra. Szaleństwo. Kurde, prosto w to. Czekaj, drabinkę. Bo tu chyba nie ma przejazdu, nie? Da się tu przejechać? Nie, tu się nie da przejechać, muszę pojechać z drugiej strony. Nie, da się przejechać. Tak? A nie, dobra, nie. Co? Da się, dobra. Nie, to jest zamknięte przecież. Na 4 spusty. Okej, dobra, słuchajcie, kolejny element. Nie dmuchaj mnie tutaj. Znajdźmy sobie jeszcze jedną jakąś hopsalnię. Jakąś fajniejszą. O, patrz na przykład tutaj. Gdzie? Naturalna hopsalnia, naturalna pochylnia, patrz. Dobra. Idealnie można dmuchnąć. Krzywizna prosta będzie. Tak. Dobra, 3, 4. O! Dobra. Mykło, pykło. Spoko, tylko teraz musimy jeszcze raz dmuchnąć, bo teraz utknąłem. Nie utknąłeś. Nie, jednak nie. Poczekaj. Co ten... Ślizgnąłeś się, mówisz? Co się tam dzieje? Spokojnie, nie, utknąłem lekko, ale wszystko w porządku, już rzuciłem. Dobra, poczekaj. Co my tu mamy? Gdzieś tu mamy jakąś hopsalnię? Co się ze mną dzieje? O, patrz tutaj. Nie, czekaj, to będzie takie... Czy tu damy radę? Czy tu damy radę? Oczywiście, że da radę. I wrócił w to samo miejsce. Dobra, no. Może spróbujmy jeszcze raz. No. Tak, spróbujmy jeszcze. A poczekaj, tutaj, patrz, tu, dalej, gdzie, patrz. Gdzie? Tu. A nie, tam, a patrz, tam można jeszcze. No to kurde. Tam. Jesteśmy ograniczeni trochę słownie dzisiaj, więc. Umysłowo też. Tak, umysłowo trochę jesteśmy cofnięci, mamy laga mózgu po prostu. Dobra, tam gdzie ten. O, tylko nie w drabinkę. 3, 4. Dobra. 3, 4. Paweł, co ty robisz takie kurde nurkowanie? Przepraszam. Po prostu nie radzę sobie. Dobra. Nie, to był basen w ogóle. Spokojnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tam jesteś, okej. Okay. Zobaczmy, tu może jakiś... O, tu jest jakaś hopsalnia, zobacz. Może to z tej hopsalni tutaj. O, patrz jaka... Jaki dobrze. Ostry kąt jest, patrz. Dobra, no jedź dalej. O. Poczekaj. Dobra. No. 3, 4. Obijasz się stare o te budynki. No jak... właśnie masakra, nie? Człowiek obijator. Czekaj, wracam tam. O. Ale miałeś siarczystego pierda. Co? No, że ogień ci poszedł z tyłka. No. Takie rzeczy to ja lubię. Dobra, dawaj, bo to auto już nie wygląda w ogóle jak ten Voltic Rocket. Czemu? To wygląda jak Voltix Rocket, tak? No, poczekaj, tylko ustawmy się tak, żebyś mnie dobrze dmuchnął. Dobra, 3, 4. Czekaj, źle. No nie, no właśnie jakoś tak krzywo, nie? 3, 4, 2, 1, 0. Masakra po prostu. Nie, to się po prostu nie da zrobić, nie? To jest jak pod kątem, tak jakoś dziwnie dmucha. No, gdzie ty jedziesz? Co jest grane z tobą? Co jest twoim życiem? Lubię takie rzeczy. Lubisz to, mówisz? Lubię to. Lubisz to? Lubię to. O Boże. Dobrze. Teraz dmuchaj, o. Dobrze. To są dzikie stunty po prostu. Cud, że te auta jeszcze żyją, nie? Że one jeszcze się nie rozwaliły. Znaczy, ten, widzinale to ma długie. Patrz, ej, chodź dawaj tu, patrz. Co? Patrz, widziałeś to? Zrobiłem? Ej, czekaj, da się. Czekaj, jak mi dmuchniesz, to pewnie będzie, czekaj, o. No. Oj. Okej. Nie do basenu! O, basen? Prawie w jacuzzi wpadłem. Czekaj. Spokojnie, już wracam. Czekaj, spróbujmy jeszcze raz, tylko wiesz co, zrobimy jedną rzecz. Mianowicie... nie... Co ty robisz? Nic. Co to miało być? Dawaj, chodź tutaj z powrotem.
Tu mi spróbuj. Spróbuj mnie domknąć tutaj, patrz. Tylko tak, o, w ten sposób. Ja się tylko lekko podbiję, o. I słuchaj, nie do końca. Po prostu rozpędem mnie walniesz, wiesz? Gdzie ty jesteś? Patrz. Widzisz? Widzisz? W końcu to zadziałało. W końcu latam dłużej niż 10 sekund. Dokładnie. Dobra, ciekawe gdzie wyląduję. Ty czy ja? Ty. Ja tu. A ty tam. Uj, tam. Patrz, patrz, tam... czekaj, czekaj, czy tu są schody? Czy mi się wydaje? Nie, dobra, okej, okay, to jest lipa jakaś. Tam jest schody, dobra, co? Tu, tu wbijaj, gdzie przed chwilą. Tu wbijać? Dobra, już wbijam, proszę dobra. Bardzo. 3, 4, 8. Wszystko okej? Okay? Z opóźnieniem, wiesz. Z takim dużym opóźnieniem. Wiesz co, poczekaj. O, spróbuj... tutaj, tutaj, tutaj. Co tutaj? 3, 4, 8, 20. Ej, chyba... Silnik się zepsuł. Jak to silnik się zepsuł? Nieprawda. Czekaj, w ogóle gdzie ja jestem teraz? Ej, tu się nie da normalnie wjechać stąd teraz, czekaj chyba. Dobra, poczekaj. Pomogę ci, pomogę spokojnie, ci. Spokojnie, spokojnie. Duże pomocą obywatelską. Spokojnie, spokojnie. Co jest? Gdzie ty jesteś? No właśnie, nie do końca jestem przekonany jeszcze. Spokojnie. Ale mam pomysł. Co jest? Mam pomysł, jak ci pomóc z pomocy. Dobra. Co? Nie, 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 tylko nie tym! Ale spokojnie, Paweł, Paweł, Paweł. Patrz, od razu wyjechałem. Pomoc... Pomogłeś mi. Nadciągać. No, taka sytuacja. Dobra, dawaj, następny ten. Czekaj, co my tu mamy? Czemu ty do mnie strzelasz? No, halo? Nie strzelam do ciebie, skąd ej, kopcie mi się silnik. Nieprawda. Prawda. Naprawdę. Prawda, prawda. Przysięgasz mówić prawdę i tylko prawdę? Tak. Pałż. Co? No chyba cię porypało, przecież ja tam nie wiadę. Poczekaj, no. Ale możemy mnie tędy przycisnąć, patrz. Co? Okej, okay. No tak. No, trochę. Zrypałeś mnie. No zrypałem, no co ci poradzę? Ej, poczekaj, to zostań tam, ja ci pomogę wyjechać stamtąd. Co? Nie, spokojnie. No, spokojnie, ja wyjechałem już. Chodź tutaj mogę. Tędy. Nie, chodź tędy tu, tu. Chodź tędy tu, tu. No, sam tu wpadnę zaraz. Sam wpadnę. Nie, basen! Basen! Jak do nie. Basenu chcesz paść? O, tu buzie. Nie, Paweł, kłopot, pomóż, proszę. Kłopot, pomóż, proszę? Dobrze, już jadę. No. Czekaj, tu nie ma przejazdu. Dobra, muszę znaleźć przejazd. Nie mogę się tu obrócić. Czekaj. No to teraz mamy problem. Jestem na balkonie. Jestem na balkonie. No, normalnie. Trafiłem na balkon. Więc... No dobra, udało się, udało się, udało się. Dobra, to ja ci pomogę z tego balkonu, spokojnie. Czekaj, up an atomizer. Ale ja to chcę zrobić, ja cię chcę... Kurde, nie mogę słowa znaleźć. No stary, ale tu jesteś... Nie dość, że jestem na dachu, na dachu, dachu. No to będzie... Co? No stary, jestem... Co to jest za miejsce? A, gnie ci mi auto! Co jest? No próbuję... Jaki był procent szans, stary, no? Nie wiem, o Boże, czy to auto się pali? Dobra, wypchnijmy je. Wypchnijmy je, bo ono zaraz buchnie. Dobra. Czekaj. Dobra. O kurcze! Ej, no auto przeżyło. No nie, no jakim cudem, jakim prawem, dlaczego mi to zrobiłeś? Ej, eksplodowało. Jesteś po prostu bardzo niedobry. Ja jestem niedobry, ja właśnie... Tak. I'm helpful. I am full of help. Jesteś full of... ten. Uciekłeś, cię, dobra. Ale ci przecież ty normalnie atomizerem puściłem. Słuchaj. Jakim cudem przeżyłeś? Tu obudzie. A, chciałbyś! 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 O kurde! O kurde! No rozsmarowało mnie, co za typo! To jest piękne! Normalnie, dobra, mogę przyzwać kurde. Aha, za minutę do... Ej, tu jak to ma kurde? O kurcze! O kurcze! To za ciężkie! Tam to jest za ciężkie, po prostu na... A. Masakra! Ta, w tym, w powietrzu to się popłacz. Zaraz dam się popłacz, wysiadaj! Chodź no tu! O nie, nie, ty... Fu! Oplumię normalnie ketchupem. Ci zwłoki poleciały. Zwłoka, nie zwłoki. To jest jedna zwłoka. No co za typo! Znowu mnie rozmarował! Niedobry Bert! I to jest zbyt piękne, by to skończyć.
Gdzie ty jesteś? A. Nie! O! Boże, już odpalałem normalnie ten. Słuchaj, Paweł, ja nie lubię umierać. Nie wiem, jak to nie było. Lubisz? Mówisz? O Boże, nie mam tego. Nie! Swoje własne auto rozwaliłem. Mówię, dupcia. Znaczy, mogę go wyrzucić sobie z auta, bo to było moje, ale... Mówię, dupcia. Czekaj, ja dawaj, już mam... auto ucieczkowe. Ja już mam na ciebie haka, gościu. Poczekaj. Tak? Takiego z Dead by Daylight? Tak. Tylko poczekaj, tylko... Mam o, auto ucieczkowe. Nie, czekaj, to jest auto do miażdżenia Berberta. Zaraz go zmiażdżę. Co za gościu normalnie. Nie, nie jedź tu jeszcze, nie jedź tu jeszcze, nie jedź. Co nie jedź tu jeszcze? Co nie jedź tu jeszcze? Zaraz cię normalnie rozjadę tym wielkim, mega wielkim samochodem. Czekaj, bo jestem za mały, żeby cię trafić. O! Myślałem, że ma kuloodporne szyby. A jednak nie. A jednak. Czekaj. Paweł? Tak? O Boże! No co? I tym sobie już właśnie kończymy ten odcinek, dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. To byłoby takie piękne, gdyby ci to grzmotło tak. No tak nie? Przechytrzyć, kurde. Już chytro chciał przechytrzyć. A tu pan spał w aucie, dobra. Czy pan spał w aucie? Normalnie, spał. Spał. Jak zawsze, no. No sakra.